pierwszy raz w życiu dostałem orła i pierwszy raz jakby poza Gdynią jestem jakby przy tego typu kalibru nagrodzie. Czy pacjentka miała jakiekolwiek szanse przeżycia, gdyby wstrzyma pan operację? Najważniejsza chyba była presja, bo to poradzić sobie z tym, bo też jak, oczywiście czułem ten sam dreszcz, co przy skazanym na bluesa, ponieważ wtedy też co chwilę ktoś do mnie podchodził i mówił, znałem Ryśka, ciekawe jak to zrobisz. Tu jest sytuacja jeszcze trudniejsza, ponieważ kiedy ogłoszono obsadę, no to usłyszałem, że to błąd obsadowy w większości, że to źle i to niedobrze i tak dalej, więc, ale jakby nie przejmowałem się tym, pomyślałem sobie, dajcie szansę, no, trzeba dać człowiekowi szansę, że, zanim się zacznie go oceniać. Starzy się boją, młodzi nie mogą. Walczyłem też z taką jakby presją najbliższego otoczenia, ale też z tą presją, że gram Zbigniewa, Religę, mam zaszczyt wcielić się, zbliżyć się, ale w latach 80., a wszyscy profesora kojarzyli już jakby z tego późniejszego okresu. Miałem w głowie taki mechanizm, który zastosował Robert De Niro w Ojcu Chrzestnym 2, to znaczy jak zagrać kogoś, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie swoje physis, ale tak, żeby człowiekowi, który to ogląda, żeby jednak przypominało kogoś o wiele starszego. Słyszę, co to? Nie ma szans. Po Gdyni miałem tak, że dostałem bardzo fajne scenariusze i zaczęły się odzywać do mnie i tytuły gazet, i dziennikarze, którzy wcześniej się nie odzywali, więc bardzo fajnie jest jakby doświadczyć tego, ale chyba jeszcze trudniej jest jakby zrealizować się w tym, albo jakby zlokalizować te poprzeczki, gdzie oni wieszają, czy jestem w stanie doskoczyć, czy nie, jakby, ponieważ od tych nagród i od takiej premiery też zaczyna się jakiś nowy etap po prostu.